Czym dla Ciebie jest Śląsk? Śląsk to jest po prostu mój dom. Katowice to moje miasto. Tutaj mieszkam od urodzenia, pracuję i jak na razie chyba się nie wyprowadzę. Renata Bączar zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem. Ukończyła ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskała w 1980 roku. Stopień doktora sztuki zdobyła w 2004 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Maluję świetnie. To pod względem warsztatowym jest wyższa szkoła jazdy. Tak jak ona kładzie plamę, jak ona potrafi robić laserunki, jak potrafi zadbać o przenikanie się różnych przestrzeni, nie tylko kolorystycznych. No to jest świetne. Za pracę twórczą otrzymała stypendium artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Nagrodę Artystyczną Wojewody Śląskiego. W jej kolekcji znajduje się też brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Renata Bączar to wielokrotna laureatka najważniejszych konkursów malarskich w Polsce. Fantasmagoryczne, odrealnione przestrzenie. Są to nawiązania do tego, co można zobaczyć wędrując po górach, zanurzając się w naturę, przyglądając jej detalom i szerszym pejzażom. Ale to nieprawda. Renata Bączar maluje swoją podświadomość, pewne mroczne, chociaż nie tylko mroczne, ale przeczucia klimaty. To jest bardzo skomplikowana materia i malarska, ale także wyobraźniowa, zmysłowa, konkretna, jednocześnie no, wspaniale oddana. Jeden z najbardziej sugestywnych takich rytów, nie tylko dla śląskiego środowiska plastycznego, malarstwo. Swoje obrazy i rysunki prezentowała na kilkuset wystawach indywidualnych i zbiorowych, nie tylko w Polsce, ale także m.in. Stanach Zjednoczonych, Holandii, Hiszpanii, Niemczech i we Francji. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz państwowych, na przykład w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historii Katowic czy Muzeum Śląskim. To nie jest tak, że ona zaczyna malować i wie, że ten przedmiot, ten pejzaż, ta przestrzeń, to będzie właśnie to. W trakcie to się nawarstwia i powstaje, powtórzę znowu, obraz będący metaforą, przeczuciem, czasami epifanią, mówiąc pięknie, takim zachwytem światem, a czasami jednak przeczuciem, intuicją mroczną. Od urodzenia mieszka i pracuje w Katowicach. Jak rodzi się artystka? Jak zaczęła się Twoja przygoda z malarstwem? W moim przypadku akurat narodziła się z dwojga rodziców, którzy naprawdę byli artystami. Moja mama była znakomitą fryzjerką, miała swój gabinet, bardzo była znaną osobą w Katowicach. Potrafiła zrobić wszystko, od peruki najróżniejszej do każdej fryzury w latach, kiedy pracowała. Nie było takich, to się mówi, wypasionych salonów, nie było katalogów, ale zawsze gdzieś jakieś z zachodu dochodziły trendy. W żurnalach tak zwanych przychodziły panie z wyciętą buzią, fryzurą i mama potrafiła to odtworzyć bez problemu. Tato był krawcem, ale to był krawiec również artysta, który nie tylko szył, ale projektował, kroił i wysyłał swoje kolekcje w świat. Dzisiaj pewnie byłoby to jakieś studio haute couture, również ubierał wiele znakomitości. Poza tym malował. W związku z tym, że trafił na front z pierwszą armią, po wojnie musiał zaraz niestety pójść do pracy. I tak zaczął staż u swojego taty, który również był krawcem. No i nie mógł pójść w związku z tym na akademię. A pamiętasz swój pierwszy obraz, ten, który dzisiaj określasz mianem tego właśnie pierwszego? Mój kontakt ze sztuką był od zawsze, no chociażby poprzez rodziców.
obrazy były na ścianach. Ja rysowałam, malowałam, bo myślałam, że to tak trzeba, że to jest naturalne. Ale pierwsze obrazy, bo tak chyba trzeba o tym mówić, to były obrazy już naprawdę studyjne i one się zaczęły w szkole podstawowej, gdzie zapisałam się do Pałacu Młodzieży, żeby przygotować po prostu teczkę do liceum plastycznego. I tam rysowałam, malowałam. To już były poważniejsze, większe obiekty. Ale pierwszy obraz tak naprawdę, który wykonałam, jeszcze nie zdając sobie sprawy, jaką on siłę będzie miał, to pamiętam, była to Złota Brama w Gdańsku. Czy sztuki można się nauczyć? Można w ogóle tworzyć, nie kochając sztuki? Na pewno nie można być dobrym artystą, nie kochając sztuki. Czy można się nauczyć? Można się nauczyć na pewno podstaw. Ale to jest tak jak z kompozycją utworów. Ci najsławniejsi kompozytorzy od dziecka już komponowali, mając kilka lat. Oni mieli to w sobie. Nikt ich nie uczył. Tak samo jest z rysowaniem, z malowaniem. To jest tak zwany talent po prostu. I talentu się nie da nauczyć, to trzeba mieć w sobie, to jest w genach. Ale wiem po moich studentach, że próbowałam nauczyć tych, którzy byli skromniej uposażeni i z całkiem fajnym efektem. Co już później się działo, nie wiem, ale wystawy semestralne, końcoworoczne miały znakomite efekty. Może dlatego, że ja potrafiłam przekazać i nie ukrywałam sposobów pewnych, do których sama doszłam, bo mnie na uczelni nikt tego nie nauczył. Ja raczej byłam prowadzona i próbowano ze mnie jeszcze coś więcej wycisnąć. I myślę, że chyba to się udało, bo to wyciśnięcie to była po prostu dyscyplina, nauka dyscyplina. Na ile malarstwo jest twoim językiem? Obraz to jest coś więcej niż mebel, przedmiot. Jaką energię chcesz przekazać tym, którzy decydują się powiesić twój obraz na swojej ścianie? Chcę przekazać jak najlepszą energię. Nigdy nie staję przed sztalugą, przed płótnem, będąc źle nastawioną, mając zły dzień, mając ogromne niepokoje. To nie znaczy, że tak sobie lekko, łatwo i przyjemnie, bo to też niewiele się urodzi z takiej postawy. Ale chodzi mi o pazur, ale taki dobry pazur. I bywa tak, że ja mogę tak ad hoc zacząć i obraz. Ten pierwszy zapis szybko powstanie, ale bardzo długo trwała jest praca nad nim, żeby on sobie dojrzewał, żeby on nabierał tak zwanego tego mięsa, ale bywa też tak, że obraz pozostaje w tej formie i w tym zapisie pierwszym. Czasami nawet jest to jakiś mniejszy format, to jest tak zwana dla mnie, ja to określam jako obraz matka. Po czasie dochodzę do wniosku, że chyba warto coś z tego zrobić i powstaje następny obraz, już bardzo rozbudowany, a czasami nawet zdarza się, że to jest cykl. Obraz powinien, jeżeli mówimy naprawdę o obrazie, a nie o tylko dekoracji wnętrza, obraz powinien być tak dobrany do całości, a całością jest dla mnie i wnętrze, i zamieszkujący to wnętrze. Właściciel musi wiedzieć, że ten obraz ma dobre oddziaływanie, że jest nie tylko dekoracją jego wnętrza, ale fajnie, jak jeszcze posiada jakąś wartość. Bo dzisiaj pewnie można sobie pójść kupić cokolwiek, tylko że to już nie jest wartość, nawet jak to jest najlepsza reprodukcja. To nie jest wartość obrazu, to jest po prostu zdjęcie, które sobie jest, którego może nie być, bo sobie mogę jutro następne kupić. Natomiast decydując się na obraz, to już trzeba posiadać jakąś wiedzę, bądź pójść do profesjonalnej galerii, która uświadomi, że warto nabyć taki i taki obraz. A jak jeszcze on pasuje do reszty, no to w ogóle wszystko jest pięknie. Jak byś określiła swoją sztukę? To bardziej romantyzm czy intelektualizm? Krytycy określają twoją sztukę jako ekspresjonizm abstrakcyjny lub abstrakcja iluzyjna. Myślę, że chyba abstrakcja iluzyjna jest najbliższa, bo bez obserwacji natury i tego wszystkiego, co mamy wokół, nic byśmy nie stworzyli. Dźwięk też ma się skądś, prawda?
i go zapisujemy. Natomiast w malarstwie trzeba trochę więcej wiedzieć, bo nie tylko wynika ono z obserwacji, ale też z umiejętności przekazania tego, co się widziało. Ja nawet jak przedstawiam coś niemal abstrakcyjnie, to po dłuższym czasie odbiorca widzi, że zna te przedmioty, że zna takie układy, że widział takie światła i buduje obraz z widzianego. Ale na tyle się naoglądałam, że zdarza mi się, że ja już nie muszę widzieć, oglądać i studiować czegoś tam, a mam to w sobie. I z tych elementów ja buduję nową rzeczywistość, może bardziej magiczną, moją, tajemniczą. I to są też tego typu obrazy. Więc mam obrazy tak zwane studyjne, które powstają gdzieś na plenerach właśnie, wynikające z obserwacji, ale nierealistyczne, tylko te właśnie moje i te obrazy, które buduję z elementów, które mam tutaj w tym komputerze. A protestujesz, jeśli ktoś określa twoje malarstwo malarstwem kobiecym? Chyba kiedyś mi się to zdarzyło i faktycznie nie bardzo mi się to spodobało, bo co to znaczy malarstwo kobiece? Nie ma malarstwa kobiecego, a jest muzyka kobieca. Malarstwo jest albo dobre, albo złe. Są mężczyźni malarze, którzy malują lekko, łatwo i przyjemnie. I można by powiedzieć, że to jest malarstwo kobiece. Ale nawet na przestrzeni stuleci przypadki najszybciej i najprościej, żeby przelecieć, Artemisia. No przecież to była dziewczyna, córka malarza, która podglądała w jego pracowni i w końcu malowała. Ona miała taką łapę, daj Bóg nie jednemu, a dzisiaj to już w ogóle. To była męska, fantastyczna ręka. Czy Sofonisba, która w XVII wieku, zresztą obie Włoszki, urodziła się w rodzinie arystokratycznej, nie miała możliwości studiów, ale ona sobie malowała. Poprzez oglądanie uczyła się. Oglądanie to jest pierwszy nauczyciel przede wszystkim. Tutaj podpowiada, oglądaj, oglądaj, oglądaj i to się dużo dowiesz. Malowała. Nawet w wieku 90, o ile pamiętam, lat chyba, wylądowała na dworze Filipa w Madrycie i jeszcze tam malowała. Nawet chyba Van Dyck do niej przyjechał, żeby mu jeszcze porad udzielała. No, czy nie piękne? No to jest kobieta, czy to jest facet? To po prostu jest mocna ręka. Czy obrazy, może nie wszystkie, ale większość Olgi Boznańskiej. To jest mocna ręka. Bilińska, świetna malarka. No dzisiaj jakby pokopać też jeszcze by się znalazło. Więc dlatego ja tutaj absolutnie nie ma czegoś takiego. Malarstwo kobiety, malarstwo mężczyzny. Malarstwo ma być dobre, mocne, musi mieć swoje podstawy. Albo pomyśleć to sobie każdy może, no nawet ten, który za wiele pojęcia nie ma. Jak rodzi się obraz? Jak pracujesz? Wiem, że to czasami jest pędzel, a czasami to jest palec. Tak, naprzemiennie pędzlem mieszam farbę, żeby przenieść ją na płótno, ale najczęściej właśnie to są moje linie papilarne, to są moje znaki, ale i pędzle oczywiście też, od szerokiego do zeróweczki. Obraz na każdym etapie może być pozostawiony, warunek, że jest dobrze zaczęty. I jak się rodzi? Tak jak mówię, może być szybko z potrzeby zapisu jakiegoś i braku możliwości kontynuowania i w tej fazie on zostaje. Ale może być też obraz taki, który powstaje no nawet kilka lat, bo to też mi się zdarzyło parokrotnie, że miałam wątpliwości, czy zostawić, czy nie zostawić. Odstawiłam, za jakiś czas spojrzałam i widzę, że jednak coś jest tam jeszcze nie tak. I oczywiście go poprawiałam raz, drugi, trzeci, piąty, aż on dojrzał, więc chyba to trwało z 5 lat. Ale to się rzadko zdarza. Na ogół nie mam absolutnie żadnych problemów technicznych, nie mam problemów z kompozycją, z kolorem, mimo że wiele moich obrazów jest monochromatycznych, utrzymanych w gamie. To paleta, na której pracuję, jest bardzo bogata, bo jak buduję czerwienie i napięcia, to tak je buduję z różnych tych czerwieni i z różnych innych kolorów, barw, że na pierwszy rzut oka jest jakby z jednej tubki niemal, ale jak się przyjrzy i jak się zobaczy,
ile tam jest farb, ile farby, ile tam jest laserunku, bo to do kilkudziesięciu czasami dochodzi, no to widoczne są nawet na tej czerwieni czarne laserunki. Co cię inspiruje? Patrząc na twoje obrazy, ma się wrażenie, że jest to pejzaż albo martwa natura. Powiedziałaś już, że na pewno nie człowiek. Pejzaż jest ewidentnie moją inspiracją. Urodziłam się na Śląsku. Żyję tutaj, mieszkam od zawsze. Jakie były Katowice w latach 50. wiemy. Czarne, smutne, one miały swoją barwę. Ale mnie jako przyszłego twórcę gdzieś ten kolor fascynował. Ja go szukałam. Nie wystarczały mi te szarości, do których ja dzisiaj uwielbiam wracać. I ja poszukiwałam koloru. Żeby go znaleźć, ja musiałam włączyć moją wyobraźnię. Mówisz o tym, jak ważny jest kolor, a co z formą obrazu? Wszystko jest istotne, bo muszę mieć jakąś formę, żeby dodać kolor. Kolor daje nastrój, ale forma musi być. Forma daje tą siłę i tą moc, tą stabilizację, a kolor pobudza do działania. Albo cię emocjonalnie pobudzi, albo cię emocjonalnie wyciszy. Z jakimi uczuciami oglądasz swoje stare obrazy? Tak najprościej, ja się ich nie wstydzę. Z każdego roku mam, prawie z każdego, mam gdzieś tam tych kilkanaście, może kilka obrazów zachowanych. I czasami przy remanentach, bądź jak czegoś szukam, trafiam na te obrazy i wiem, że nie popełniałam tam błędów. Gdyby dzisiaj ktoś mi zaproponował zrobienie bardzo dużej wystawy retrospektywnej, gdybym miała takie możliwości, duże powierzchnie, to jestem w stanie salami zrobić potężną ekspozycję. Nie wypożyczając nawet od ludzi, ale mam możliwość zrobienia i to mnie bardzo cieszy, bo ja byłam zawsze ogromnym pracusiem. Mogłam sprzedać wszystko, ale nie chciałam. A przez to, że nie chciałam, no to dzisiaj to mam. Było i na wystawę, i było tak, że wychodziło i trzeba z czegoś żyć, farby kupować nowe i tak dalej. Masz na swoim koncie ponad 120 wystaw indywidualnych. Która była dla ciebie tą najważniejszą? Z takich najważniejszych, czy w Paryżu, czy wzięcie udziału w międzynarodowych bienalach. No i ostatnia, która bardzo dla mnie jest, właściwie taka jeszcze świeża, z jesieni ubiegłego roku, zaproszenie mnie do Florencji na 13. międzynarodowe bienale. Zastanawiałam się, czy przyjąć to zaproszenie, czy ja udźwignę to. Tym bardziej, że już była pandemia. Nie wiedziałam, jak się to wszystko potoczy. No i z decyzją czekałam praktycznie rok. Odpisałam, że tak, i po godzinie dostałam odpowiedź, że czekają. Wysłałam zestaw obrazów, zostały wszystkie przyjęte. No i tak się znalazłam na Biennale we Florencji, wśród artystów naprawdę z całego świata. No i niespodziewanie wróciłam też medalem prezydenta Biennale. O czym marzy artystka znana i uznana? Staram się żyć w jakiejś równowadze. Nigdy nie chcę za wiele, a właściwie to niczego nie chcę. Jedyne to mieć czas dla siebie, mieć siłę i w miarę zdrowie, żeby mogła zrealizować to, co jest jeszcze w banku moich danych, żebym mogła dzielić się tym, co stworzę, z ludźmi, którzy chcą moje obrazy, z ludźmi, którzy jeszcze nie znają moich obrazów. No będzie mi niezwykle pięknie, jak będę miała taką chwilę, ja nie mówię spokoju, bo w takim totalnym spokoju to też się nic nie zrobi, ale taką chwilę, w której będę mogła po prostu pracować.